Wieś. Szeregowy Dybich, Nowy Wiśnicz. Szeregowy Cieńc, Sosnowica. Szeregowy Klimek, Kraków. Szeregowy Greczuk, Kostomoty. Szeregowy Drożdżewicz, Krośniewice. Szeregowy Dubiel, Ruda. Szeregowy Bryła. Szeregowy Borowski. Szeregowy Chojnacki. Szeregowy Budziejewski. Szeregowy Baraniecki. Szeregowy Budzik. Szeregowy Bajdała. Szeregowy Budura. Szeregowy Hajec. Szeregowy Biegał. Thank you.
służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością ojczyzny. Wydarzenia roku 1989, inauguracja III Rzeczypospolitej, oznacza tutaj nowy początek dla całego narodu. Doświadczenie Kościoła ukazuje duszpasterstwo jako obszar ogromnie ważny. Nieraz prowadzono w wojsku swoiste antyduszpasterstwo. Nie tylko wyrzucano z koszar wszelkie przejawy życia religijnego, ale utrudniano żołnierzom praktykowanie swojej wiary nawet poza koszarami. W koszarach zaś nieraz prowadzono intensywną propagandę ateistyczną. Dlatego z powrotu kapelanów do koszar cieszę się głównie ze względu na was, drodzy żołnierze. Młody człowiek, który w decydującym dla swego rozwoju okresie życia zostaje wezwany do służby wojskowej, okazuje się szczególnie otwarty na to wszystko, co wnosi posługa kapłańska i duszpasterska. Poddany wojskowej dyscyplinie, równocześnie bardziej odczuwa sprawy swego wnętrza i poniekąd spontanicznie szuka wewnętrznego uporządkowania i ładu. Na zakończenie wrócę jeszcze raz do Soboru Watykańskiego II. Uczy on, że póki będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę, póty rządom nie można zaprzeczać prawa do koniecznej obrony, byleby wyczerpały najpierw wszystkie środki pokojowych rokowań. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć, by środki pokojowych rokowań były zawsze skuteczne i przynosiły pokój. Pokój dla całego świata. Życzę, by Armia Polska i wszystkie inne armie służyć mogły w pokoju swoim narodom i ojczyznom. Oh,
Możemy powiedzieć czystym sercem i sumieniem, że jesteście przygotowani już do tego ważnego dnia w życiu żołnierza, jakim jest przysięga wojskowa. Nie tylko od strony fizycznej, poprzez przygotowanie defilady, muszty, ale również od tej strony duchowej, przygotowując swoje serca na to jutrzejsze ważne wydarzenie. Pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą postawę. Przystępując do danego profesjonalu, przystępując do Komunii Świętej, daliście dowód tego, że jesteście dojrzałymi ludźmi, że jesteście ludźmi wiary, w pełni odpowiadający za swoje życie, za swoją postawę życiową. Serdecznie zapraszam Was za Waszą dzisiejszą postawę i myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, składając serdeczne podziękowanie księdzu Jakubowi za konferencję, za sprawowanie tej opieki przy świętej, za to, że tak często mieliśmy tę okazję razem się spotykać, że prowadził Was do tego jutrzejszego ważnego wydarzenia. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Modlcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi i ziemi Syny, niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech Was zawsze strzeże Maria Dziewica Hernanda Żołnierza Polskiego, która zrodziła Matce Życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
Marsz! Bronić się niepodległości i granic. Bronić się niepodległości i granic! Stać na straży konstytucji. Stać na straży konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić! Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny! W potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. O! Przysiędzę! Panie pułkowniku, szeregowy pomóc, proszę o pozwolenie zabrania głosu. Proszę. Przysięga wojskowa to najbardziej uroczysty akt służby żołnierskiej. Dziś na sztandar jednostki i w waszej, kochani rodzice, obecności dostąpiliśmy tego zaszczytu. Jeszcze raz dziękuję wam i życzę wszystkiego najlepszego w pomnażaniu trudnych tradycji żołnierza polskiego.
życzę wszystkim smacznego. Słowa wszystkie inne będą później. Myślę, że to jest sprawa dla rodziców, bo są to rodzice żołnierzy wyróżnionych i zawsze taką tradycją noszą. Zapraszamy Państwa na to uroczyste śniadanie, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wojsko je. Nie jest to codzienny obiad, żeby nie było niejasności czy śniadanie, ale jest to takie uroczyste, także wszystkie sprawy związane z przysięgami, odejściem do rezerwy, prawda, przybyciem i tak dalej, to są takie bardziej uroczyste i staramy się tak uświetlić. Cieszymy się, że Państwo zaczęli na swoją obecnością. Myślę, że synowie swoją postawą zasłużyli na wyróżniku, dlatego to Państwo jesteście, że możecie być z nich dumni, że zaczęli służbę wojskową właściwie, realizują wszystko tak, jak trzeba i godnie prezentują Wasze rodziny. Proszę bardzo, ksiądz kapelan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Na pewno chcecie dzisiaj zaśpiewać z wielką radością, gromadząc się dzisiaj przy tym uroczystym stole. Moi kochani, nie wolno nam zapominać, że dzisiaj jest piątek. To, co już wspominałem wczoraj na naszym dniu skupienia. W związku z tym, że jest taki specyficzny, specjalny dzień dla Was, na pewno Wasi rodzice też jakieś specjalne potrawy w dniu dzisiejszym dla Was w domach przygotowali. Dlatego w imieniu udziela wszystkim dyspensy od tych potraw mięsnych. Oczywiście warunkiem dyspensy jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego, którą teraz odmówimy sobie.